Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Bogdan Stech, jestem szefem redakcji Głosu Szczecińskiego i MM Moje Miasto w Szczecinie. Chciałem parę słów powiedzieć o tej akcji, której dzisiaj finał mamy. Jest coś takiego magicznego bardzo w tramwajach. Widzę, że Państwo też jakby tą magią są zarażeni. Dzisiaj możemy właśnie oglądać nowoczesne długi, nowoczesne tramwaje. Podoba mi się też to, że mieszkańcy Szczecina są bardzo mocno zżyci ze swoim miastem. To właśnie, ta miłość do komunikacji, a także to miłość do miasta połączyliśmy w tej akcji nazywania swingów. Postanowiliśmy wzorem innych miast na zachodzie, także w Polsce, żeby każdy swing miał swoją indywidualną nazwę. Razem z Urzędem Miejskim przeprowadziliśmy i z tramwajami taką akcję, w której wzięło udział ponad 2000 internautów i czytelników, którzy głosowali na nazwy. Dzisiaj ochrzcimy Szmaragd, pierwszy tramwaj nazwany, a pozostałe będą nazywać się Pogodny, Filipinki, Pionier, Rusałka i Różanka. Witam Państwa serdecznie. Na pewno te sześć niskopodłogowców swingów, można powiedzieć, że to nie była łatwa dla nas wszystkich mieszkańców tutaj zabawa, żeby je nazwać. Natomiast to, co będzie w przyszłości, tak, bo tramwaje szczecińskie będą przeprowadzały postępowanie o zamówienie publiczne, gdzie będzie zakup 22 też niskopodłogowych tramwajów. Jakie to będzie firmy, to okaże się w przetargu i myślę, że wtedy też mieszkańcy naszego miasta dopiero będą mogli również wymyśleć następne 22 nazwy, bo mam nadzieję, że dalej będziemy prowadzili tutaj wspólnie z Głosem Szczecińskim ten konkurs, żeby nazywać nasze niskopodłogowce. Szczeciński tramwaj Swing numer 801 i od dzisiaj jego nazwa Szmaragd. Zawdzielaczkę. Wśród osób, które nadesłały propozycje, wylosowaliśmy 5 osób. Jeśli kogoś nie ma, to nagrody będą do odebrania w redakcji, skontaktujemy się. Są to pani Katarzyna Zamaro. Tutaj nagroda za pani. Proszę. Dziękuję. Gratuluję bardzo. Dziękuję. A jaka nazwa? A nazwa jaka? Szmaragd. Pan Łukasz Moras. O, super. Gratulacje. Pan jaką nazwę zaproponował? Pionier i Różanka. Jest Pionier. I Różanka też. Pan Adrian Rapacz. Zapraszamy serdecznie. Gratuluję. Jaką nazwę pan zaproponował? Pogodny. Pogodny, super. Pan Karol Masternak. Goplana i Rusałka, tak? Gratuluję serdecznie. Proszę tu pominki od nas. Dziękuję bardzo. Jest to bardzo fajna impreza. Ja muszę od razu zaznaczyć, że jestem miłośnikiem komunikacji miejskiej, także i sam pomysł nadania tramwajom typu swing nazw jest bardzo fajnym pomysłem. Szkoda, że nie oryginalnym szczecińskim, tylko skopiowanym między innymi czy głównie z Gdańska, ale jest to pomysł bardzo fajny. A jak panu się właśnie nazwa Szmaragd podoba? Bardzo, bardzo, bardzo fajna. Także wszystkie zresztą nazwy, które zostały wymienione przy prezentacji, przy ochrzczeniu tego tramwaju są bardzo sympatyczne. Dopiero przyszliśmy, podoba nam się bardzo, chociaż no dopiero co zaczęliśmy, jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego. Jest świetnie, więcej takich imprez powinno być w tym mieście. Niskopodłogowe tramwaje będą miały swoje nazwy. Jak wam się podoba? Bardzo fajny pomysł. Myślę, że fajnie, żeby tylko nie skończyło się na tych sześciu. Żeby było ich więcej. Szmaragd, pierwsza nazwa. Odpowiednia? Bardzo odpowiednia. Ładna taka... Fajna, pasująca kolorystycznie do kolorów miasta, do tego Floating Garden. Chociaż lepiej by było, jakby jeździł na prawobrzeże, prawda? Tam jezioro szmaragdowe, ale fajnie. Ciekawe, jakie będą następne. No podoba nam się oczywiście. Możliwość obejrzenia wszystkich tramwajów dostępnych w komunikacji szczecińskiej, jak najbardziej. Więc jaki mają frajdę, prawda? Podoba ci się? Nie. A tobie? Pan. Tak. A co jest najfajniejszego dzisiaj tutaj za jezdnię? Tramwaje? Tramwaje. A siedziałaś za kokpitem? Z przodu? Tam, tak. Gdzie motorniczy siedzi? No prawie we wszystkich, tylko w tym jeszcze nie? Mhm.
A jak panu się wydaje, dziś na akcję nazywania swingów? Dobry pomysł? Znaczy, szczerze mówiąc, nie jestem za bardzo w temacie, ale myślę, że dobry pomysł, chociaż nie wiem, jakie są dostępne propozycje. No tak, dzisiaj nazwaliśmy pierwszego swinga, ten, w którym siedzimy, to jest Szmaragd. Nazywa się od Jeziora Szmaragdowego. W najbliższym czasie na wyświetlaczach będą informacje na temat Jeziora Szmaragdowego, będą zdjęcia, będzie historia Jeziora Szmaragdowego, to będzie pełniło taką funkcję edukacyjną. No myślę, że bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że w innych miastach chyba też jest taka akcja i nie wiem, jakie tam są, czy od postaci nazywane, czy... Ale myślę, że Szmaragd jak najbardziej, bardzo prawidłowa nazwa. A jak wam się podoba dzisiejsze spotkanie w Zajezdni? No, fajna sprawa. Chociaż za bardzo nie jestem za nazywaniem akurat tramwajów, bo trzeba było naprawdę dużo tego nazwać. A jak już nazywamy, to i nazywajmy autobusy nowe. No właśnie, mamy 6 niskopodłogowych tramwajów. Przyjadą jeszcze 22. Każdy również będzie miał swoją nazwę, z tego jak pan słyszał. A czy miałby pan jakieś propozycje dla nas, dla tych niskopodłogowców? Bosman. Bosman? Przynajmniej jeden. Dopiero później będziemy nazywać. A Szmaragd, gdzie się podoba? Bardzo ładna nazwa. Fajnie.